W Polsce najbardziej popularna jest piłka nożna, jednak futbol amerykański zjednuje sobie coraz większą rzeszę fanów, a to za sprawą tego, że rozgrywki, szczególnie z udziałem szczecińskiej Husarii, to wielkie, pełne emocji i akcji widowisko. W Szczecinie nie brakuje fanów tego sportu, a zasady gry dla miłośników są bardzo proste. Liga futbolu amerykańskiego funkcjonuje od 2006 roku i progres jest na pewno imponujący. No w tej chwili to już będzie drugi finał na Stadionie Narodowym, a trzeci transmitowany przez telewizję ogólnopolską, także wygląda to fantastycznie. No podczas meczu zawodnicy ofensywy próbują w czterech próbach pokonać 10 yardów w kierunku pola punktowego drużyny przeciwnej. I jeżeli im to się uda, to wtedy zdobywają 6 punktów za przyłożenie. Później mogą podwyższyć kopnięciem za jeden punkt, ewentualnie za dwa punkty spróbować znowu wbić się w pole punktowe. W sobotę wieczorem odbył się mecz Husarii Szczecin z krakowskimi Królami. W pierwszej i drugiej kwarcie Husaria zdecydowanie dominowała nad przeciwnikami. W trzeciej kwarcie to przeciwnicy z Krakowa wygrali, jednak w czwartej to Husaria znów była na prowadzeniu i ostatecznie wygrała mecz 44-14. Był to niezwykle wysoki wynik, który przysporzył dumy wielu kibicom szczecińskiego zespołu. Nie ma co ukrywać, Husarii wszystko się układa w tym meczu, krakowianom nie bardzo. Widać, że trener Olaf Werner doskonale przygotował drużynę i sądzę, że, no, że Husaria ten finał osiągnie. A to jest przecież perfekcyjny sezon. To jeszcze tak nie było, nie? To jeszcze tak się nie zdarzało. Bez porażki. 7 meczów bez porażki. Zwycięstwo Husarii z krakowską drużyną cieszy również dlatego, że ranga meczu była bardzo duża, ponieważ był to pierwszy półfinał Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Po pierwszej połowie meczu wszyscy byli dobrej myśli co do wyniku końcowego, jednak nie spodziewano się, że będzie on aż tak wysoki i Husaria zwycięży przewagą 44 punktów. Pierwsza połowa to było super, ale mecz jeszcze nie skończony. Wiemy, że 28 punktów to jest dużo, ale też wiemy, że może być zupełnie inaczej, dlatego musimy teraz walczyć dalej. Według trenera walka na boisku i nieustanny doping kibiców to połączenie, które mogło przysporzyć tylko sukcesów. Trener zdradził nam również plany na dalszy rozwój Husarii. Najpierw chcemy skończyć sezon i później myślimy co dalej, ale na pewno chcemy budować drużyny dalej. To w tym roku już był bardzo duży step, albo krok do przodu, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze za dużo problemów mamy wewnętrznych, za dużo rzeczy nie są tak, jak chcemy w czasie meczu i dlatego jeszcze mamy dużo pracy i w off-season będzie tam dużo czasu to wszystko opracować. Wygrany mecz to największy sukces w historii drużyny. Teraz przed szczecińskimi zawodnikami jeszcze jedno ważne wyzwanie. Białystok Lowlander zmierzą się z Tychy Falcons i od tego meczu zależy, czy finał będzie w Szczecinie, czy też w Białymstoku. Co to znaczy dla Husarii, dla zawodników i dla Szczecina? No my już graliśmy z Białymstokiem, graliśmy z Tychami, także myślę, że ten Olaf Werner doskonale przygotuje drużynę i walczymy o wszystko w tym sezonie. To jest dla nas idealny sezon, widać, że i trenerowi wszystko wychodzi, zawodnikom również wszystko idzie jak po maśle, także no liczymy na idealny sezon. Ja mam nadzieję, że zwycięstwo Husarii i to, co dzisiaj Husaria pokazuje, da nam wszystkim bardzo dużo do myślenia. Czyli to, że Husaria powinna mieć naprawdę już większą możliwość korzystania z tych boisk, które są w tej chwili w Szczecinie dostępne. Tych boisk nie jest dużo, ale chociażby w tej chwili boisko na Pomorzanach, które jest niezrobione cały czas, a mocno lobbujemy, żeby w końcu było to boisko piłkarskie, mogłoby być właśnie takim boiskiem dla Husarii. Zespół z Krakowa poniósł w meczu z Husarią sromotną porażkę. Mimo tego zespół zapowiada walkę w kolejnych rozgrywkach. Cel minimum play-offy. Udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie do play-offów się dostać. Jeżeli oczywiście pozwoli na to zgranie drużyny, rekrutacje kolejne, Mistrzostwo Polski myślę. No i przede wszystkim program juniorski. To jest przyszłość futbolu. Musimy inwestować w młode osoby. Myślę, że to jest przyszłość w ogóle sportu. Mecz obejrzało 750 widzów, a odbywał się on na boisku Mosiru przy ulicy Witkiewicza. Szczecińskiej Husarii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.